Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. Kontynuujemy serię poświęconą edytorowi wideo. W kursie do tej pory omówiłem niewiele na ten temat, ponieważ mamy tylko podstawowe paski opisane, no i kilka efektów w stylu dodanie, odjęcie lub przemnożenie obrazu przez jakiś inny obraz. To, co chciałem pokazać dzisiaj, dotyczy paska o nazwie Transform. Jest to pasek, który związany jest z możliwością przesuwania, obracania i skalowania innych pasków filmowych. Aby pokazać, jak to działa, wczytam sobie teraz pasek filmowy, który został nagrany przez moich studentów kamerą kręcącą obraz z przeplotem, więc przeplot będzie trzeba usunąć. Teraz jak dodaję ten klip filmowy, to upewniam się, że nie włączyłem tutaj dźwięku. Jeżeli dodam ten pasek z dźwiękiem, to oczywiście będę miał dwa paski tak naprawdę. Jeden będzie obrazem, drugi dźwiękiem. Dodaję bez, żeby nie mieć kłopotów. No i mam tutaj ten pasek. Kotek, który jest na obrazie, nawet nie wiem, jak się nazywał, mam nadzieję, że jeszcze żyje. Nic mu się nie stało podczas kręcenia filmu, no ale wiadomo, było to parę lat temu, więc trudno przypuszczać, że jest w dobrej formie obecnie. Już wtedy taki był trochę wyleniały. W każdym razie widać, jak bardzo silnie przeplot deformuje obraz. I w Blenderze taki przeplot jest bardzo łatwo usunąć. Przeplot jest po to, aby można było taki obraz wyświetlać bez problemu na obrazach, czy też na urządzeniach telewizyjnych, takich starych kineskopach na przykład. Ogranicza również transfer danych potrzebny do wysłania takiego filmu przez sieć nadawczą, natomiast w Blenderze potrzebny nam jest obraz progresywny. Ten obraz progresywny można łatwo zrobić z tego obrazu, który mam tutaj, za pomocą prostego checkboxa o nazwie Deinterlace. Przeplot, który jest teraz, zostanie przez Blendera usunięty. Jeżeli dobrze się przyjrzymy na przykład na oko, to będzie łatwo można zauważyć, że w poszczególnych klatkach, zwłaszcza tam, gdzie obraz jest szybko przesuwany, każda osobna klatka animacji składa się tylko z co drugiej linii, a więc tu mamy jedną klatkę, tutaj mamy drugą klatkę i te dwie klatki są na siebie nałożone, dlatego właśnie jest to obraz z przeplotem. Przeplot, czyli przeplatanka, jedna linia z drugą się miesza. No i teraz, aby usunąć taki przeplot, wystarczy włączyć tego checkboxa, przeplot znika w tym momencie i Blender ma tutaj akurat bardzo dobre, jedne z najlepszych na świecie algorytmy do usuwania przeplotów. W tej chwili nie pamiętam, kto je pisał, jaka to jest metoda, ale badając ten temat wcześniej, kiedyś dowiedziałem się, że to jest jeden z najlepszych algorytmów znanych obecnie, w związku z tym nie ma się czego wstydzić i super to wygląda. Bez przeplotu, proszę zobaczyć, co staje się z ogonem na przykład. Z przeplotem mamy jeden ogon. Rewelacja. Tak czy inaczej, przeplot jest usunięty i teraz chciałbym pokazać, jak można pracować z tym paskiem o nazwie Transform. Ustawmy sobie może tego kota w taki sposób, aby na nas spojrzał. Patrzy tutaj na nas sierściuchu. O, na przykład tak. Dam refresh sequencer. Jak widać, nie była to odpowiednia klatka. Ona jest tutaj. W porządku. No i teraz dodam pasek o nazwie Transform. Pasek Transform jest w pasku, czy też w grupie pasków z efektami, a więc wybieram sobie z menu po Shift A efekt Strip, wybieram sobie Transform. Ten transform nie może być dodany w przypadku, kiedy nie mam żadnego innego paska zaznaczonego. Muszę coś zaznaczyć, dopiero później mogę ten transform dodać. I teraz jak ten transform dodam, to transform jest wstawiony nad moim paskiem i zasłania całkowicie mój pasek, z którego bierze swoje dane. W związku z tym ten pasek mogę nawet ukryć, naciskając klawisz H, ewentualnie oko, które jest tutaj w tej części. Muszę kliknąć, zobaczymy, czy się to uda. O, tutaj jest Edit Strip. I jeżeli kliknę, to oko, to jest tak jak nacisnął klawisz H. Nie jest istotne dla filmu, czy ten mój pasek źródłowy jest ukryty, czy nie, ponieważ teraz wszystkie informacje z niego brane są przez ten pasek o nazwie Transform. Transform ma tutaj wpisane crossy, w związku z tym będzie się ładnie miksował z innymi ewentualnymi paskami dodanymi do sceny. Teraz, aby zrobić coś z tym paskiem Transform, klikam go, aby był zaznaczony prawym klawiszem i zobaczymy, jakie on ma opcje. Przede wszystkim wszystko jest w tym pasku prawie takie samo jak w innych paskach. Proszę zobaczyć, jak się to zmienia. Tutaj mam na przykład takie ustawienia dla mojego filmu, a więc jest jakiś proxy dodany, jest strip input, natomiast dla paska transform jest efekt strip i strip input. Cała reszta jest standardowa, dotyczy również innych pasków. Więc tak naprawdę powinniśmy zobaczyć tylko, co siedzi w tej zakładce efekt strip. Mamy tam trzy rzeczy. Pierwsze podstawowe działanie tego paska to jest przesuwanie. Przesuwanie robi się za pomocą pasków związanych z parametrem position. Jeżeli zmienię wartość x na przykład na minus 50, to w tym momencie obraz przesuwa się o dokładnie 50% w lewo. Jeżeli przesunę go o 50 w prawo, czyli będzie plus 50 wpisane, to będę miał przesunięcie w prawą stronę. To jest, zdaje się, logiczne. Mogę tym paskiem sobie suwać tak jak chcę, aby go ustawić równiutko na ekranie. To przesunięcie jest wykonywane teraz w procentach, to znaczy, jeżeli mam napisane tutaj minus 50, to jest to minus 50% obrazu, a więc połowa całej szerokości mojego obrazu. Jeżeli chciałbym, aby to były piksele, dokładnie chciałbym przesunąć o 2 piksele, na przykład obraz czy 3, wtedy muszę wybrać sobie z Translation Unit, czyli z jednostki przesunięcia, zamiast procentów, coś takiego jak piksele. Wybieram piksele i teraz widać, że moje przesunięcie jest bardzo niewielkie, bo dotyczy tylko 50 pikseli w poziomie. Cały ten obraz ma szerokość 1440 pikseli, teraz jest rozciągany na szerokość 1920. Dlatego może się wydawać troszeczkę rozciągnięty. Jeżeli wezmę sobie wpiszę 1440, bo taka była rozdzielczość kamery, to niestety nie mam teraz prawidłowego aspektu, dlatego że aspekt trzeba byłoby zmienić. W związku z tym to był taki udawany format HD, zostawię tak jak było. Teraz tak, przesunięcie może być w pikselach lub w punktach, to już powiedziałem, ustawię sobie przesunięcie na 0. I mamy teraz następny element, taki jak skala. Ten obrazek można przeskalować i w tym momencie za chwilę będzie nam potrzebne coś takiego jak interpolacja. Aby na początku tej interpolacji nie było, wyłączę ją, wybierając sobie z listy wartość none. No i teraz możemy ten obrazek przeskalować. Skalować można go w osi poziomej i pionowej za pomocą tych wskaźników x i y. I jest to skalowanie względne, czyli wartość 2 oznacza 2 razy szerszy obraz. Jeżeli obie dwójki ustawię, będę miał obrazek 2 razy powiększony. Jednak zamiast ustawiać dwa takie suwaki na tą samą wartość, można ustawić je na jedną wartość za jednym zamachem, jeżeli wcisnę checkbox, czy też załączę go, checkbox o nazwie Uniform Scale. Teraz ustawienie wartości 2 powoduje, że natychmiast skala zmienia się w obu współrzędnych. A więc jeżeli chcę tylko zwyczajnie skalować swój obrazek, wystarczy, że włączę sobie Uniform Scale i w tym momencie mam skalowanie załatwione. Tu będzie widać także pewną niedogodność wynikającą z tego, że ten obraz jest niestety, ale zniekształcony. Weźmy sobie przesuwanie w procentach, ustawmy gdzieś na błyszczący element, taki jak oko i spróbujmy powiększyć jeszcze trochę. Tutaj niestety powiększenie odbywa się nie względem centrum ekranu, tylko względem centrum obrazka, czyli centrum klipu filmowego. W związku z tym, jeżeli chcę powiększyć coś, to muszę przesuwać również pewne położenie obrazka. Jeżeli teraz dodatkowo jeszcze powiększę na widoku, to widzę, że błysk wewnątrz oka u kota jest zbudowany, czy też składa się z takich pikseli. Jest to zwyczajna pikseloza. I ona się bierze właśnie stąd, że podczas rozciągania obrazu nie wygładziłem go, a do tego celu służy właśnie interpolacja, która teraz jest wyłączona. Aby interpolację włączyć, mogę rozwinąć to menu, wybrać sobie bilinear, czyli dwuliniową interpolację, która powoduje rozmycie informacji na obrazie, dzięki temu nie widać już tych pikseli. Jest to dość szybka interpolacja i dla dużych obrazów może wystarczyć. Jeżeli nie odpowiada nam to, że są czasami widoczne takie zręby tutaj, które również przypominają troszeczkę pikselozę, można wybrać sobie interpolację sześcienną, czyli to jest już do 3 stopnia rozmycie i wtedy mam idealne wygładzenie całości. Ok, tak to wygląda. No i w tym momencie mam obraz, który jest po prostu trochę nieostry, ale nie widać na nim żadnych pikseli. Jeżeli go pomniejszę troszkę, to będzie widać dokładnie, co tam się z nim dzieje. Ustawmy skalę na 1, przesunięcie na 0. No i w porządku. Tak to wygląda. Teraz można byłoby zrobić za pomocą parametru transform jeszcze jedną rzecz, to znaczy coś takiego jak obrót tego obrazka. Przesuwając slider o nazwie rotation, mogę wykonać obrót obrazu i tu również do głosu dochodzi odpowiednia interpolacja. Przestawię sobie na bilinear, będzie szybciej troszkę, jak widać Blender chodzi dużo lepiej. No i mogę oczywiście takiego kota przewrócić do góry nogami, ewentualnie coś jeszcze fajnego z nim zrobić. W związku z tym taki pasek jak transform pozwoli nam wykonać proste operacje na obrazie. No i teraz, gdybyśmy chcieli wykorzystać tego typu rzecz, to możemy dodać do takiego obrazka jeszcze jedną rzecz, którą za chwilkę pokażę. Weźmy w takim razie, wyłączmy wszystko, żeby było po staremu, kot jest w porządku, niech sobie tak stoi. Chciałbym dodać do tego obrazu jeszcze jeden pasek filmowy, który mam przygotowany już wcześniej z dawnych czasów. To jest taki napis. Ten napis to jest napis Pio Tao, zbudowany z cząstek. Będziemy mówili w tutorialu później którymś o tym, jak można coś takiego zrobić. Ten napis oczywiście ma zmienione proporcje, ponieważ był przygotowany na zupełnie inną rozdzielczość, a tu się rozciągnął. W związku z tym również muszę dodać do takiego paska modyfikator, czy też pasek o nazwie transform. Jak taki transform dodam, to w tym momencie powinienem przeskalować troszeczkę go w osi Y, aby nie był taki duży. Mogę także włączyć Uniform Scale, a może nie, przeskaluję go po prostu w ten sposób, aby był trochę mniejszy, na przykład taki, i przesunę go do góry, tak aby znajdował się w tym miejscu i trochę być może jeszcze w bok. O, tutaj ustawiając ten obraz uzyskałbym taki fajny efekt, że na samej górze jest napisane Pio Tao. Będzie się wydawało, że to jest ten kot. natomiast kota spod spodu nie widać. No i teraz można byłoby kombinować. Na początku ukryję ten pasek z oryginalnym stripem filmowym, który zawiera ten mój napis. Zostanie tylko pasek transform jeden i drugi. Aby ten drugi pasek transform można było zobaczyć razem z pozostałymi paskami, trzeba zmienić tryb pracy tego paska. Obecnie mam ustawiony ten pasek na replace. W związku z tym, niezależnie od tego, co jest pod spodem, ten pasek zastępuje wszystko, co było do tej pory widoczne. Wybieram cross. Jak widać, nie ma tutaj żadnej sensownej widoczności, ale teraz jak mam cross, to mogę zmniejszyć troszeczkę przezroczystość, powodując, że ten czarny będzie się jakoś nakładał, no i uzyskam jakiś taki miks tych dwóch obrazków. Tak naprawdę nie o to mi chodzi. Dla przykładu, jeżeli jest replace, to zmienianie przezroczystości nic nie daje. Zresztą o tym już mówiłem wcześniej. To, co potrzebuję wybrać, to jest opacity równe 1, natomiast zamiast replace wybieram add, czyli dodaj do filmu. W tym momencie ten obrazek jest dodawany do filmu, no i widzę sumę dwóch obrazów. Mam tutaj tego kocura, spokojnie sobie stoi. Tak to mogłoby wyglądać. Ok? Miałbym wtedy taki strip filmowy, który jest w porządku. Więc do tego celu przydaje się właśnie transform, aby przesunąć jakiś napis, ustawić go w innym miejscu i pracować w taki sposób z tymi obrazkami, aby one były sensowne. To, co jeszcze można zrobić, to dodać na przykład takie kotki, na przykład w liczbie 2 lub 4 nawet, ale to wymaga trochę więcej pracy. Gdybym chciał takie coś zrobić, na początku odsunę te moje napisy do góry. Wcisnąłem teraz H, to nie o to chodziło. Weźmy, poprawmy to. Przesunę je za pomocą G oraz Y do góry, na przykład tutaj. Niech one sobie tam stoją. Natomiast teraz zajmę się tymi moimi paskami związanymi z kocurem. Kocur oczywiście teraz jest na całym ekranie, na całej powierzchni. Jeżeli za pomocą paska transform przeskaluję go na przykład do wartości 0,5, to w tym momencie będzie zajmował ten mój kot tylko połowę ekranu, licząc w powierzchni, co przekłada się tak naprawdę na obszar zajmowany przez 1/4. Mogę teraz przesunąć sobie w procentach ten obrazek na -25, aby uzyskać przesunięcie tego typu. Mogę dać troszeczkę niżej. No i teraz, gdybym chciał ten obrazek powielić, ustawić go z tej strony, to wystarczyłoby tylko, że skopiuję te dwa stripy, umieszczę je wyżej, a następnie zmienię sposób przesuwania. Zamiast -25 wstawię 25. Niestety widać, że ten mój pasek filmowy znowuż zastąpił to, co było pod spodem. Nie widać tego oryginału, który mam tutaj, w tym miejscu. No i jeżeli taka sytuacja nastąpi, to trzeba sprawdzić, jaka jest operacja tutaj w tym transform ustawiona. Jak widać, jest to replace, a więc niezależnie od tego, że ten transform zmniejszył mój obraz, nadal cała reszta została ukryta czarną maską. Aby nie było replace, mogę wybrać operację overdrop. W tym momencie następuje takie wrzucenie obrazu po prostu na to, co było wcześniej, a obraz sięga tylko do swoich własnych krawędzi. Cała reszta jest przezroczysta. W tym momencie mam dwa obrazki, które są identyczne. Jeżeli chcę, to mogę takie obrazki jeszcze dodatkowo przekształcić, na przykład w zakładce transform, włączając odbicie w poziomie za pomocą filter. Wystarczy tylko, że zaznaczę checkboxa flip. No i w tym momencie niestety ten pasek będę musiał przesunąć z powrotem na położenie -25, które po odwróceniu da mi położenie 25. W tym momencie te dwa kotki zachowują się tak, jakby stały po obu stronach lustra. Można taki film rozbudować, można także zrobić kota straszydło, jeżeli zmienię troszeczkę położenie tych dwóch części, przysunę je do siebie tak, żeby kot tylko po jednej połowie wystawał z każdego elementu, ale zdaje się, że jakieś takie coś robiłem, a jeżeli nie, no to trudno, to będzie trzeba może kiedyś pokazać. Tak czy inaczej, transform działa w ten prosty sposób. Jeżeli bym chciał, to mogę dodać jeszcze jakąś animację związaną z napisem, który będzie wpadał tutaj w to miejsce z góry, dajmy na to. Ok? Nie jest to może takie najfajniejsze w tym momencie. No, chyba nie będę tego robił. To, co myślałem, to można byłoby dodać jeszcze jakiś obrót tego napisu, ale obrót tutaj nie pomoże niczemu. No nie wiem, może spróbujmy zrobić to tak, że tutaj będziemy mieli napis, który zaczyna się rysować właśnie od takiego obrotu 180 stopni. Założę tutaj klucz, naciskając klawisz I. Jak widać, pojawiła się od razu krzywa ruchu opisująca ten obrót, a następnie na samym końcu ustawię ten obrót po prostu na 0. Tak, aby się cały ten film, który miałem tam wczytany, odwrócił. Teraz będzie to wyglądało jakoś w ten sposób, że mam tutaj jakieś pisanie, które się przekręca. Dosyć sztuczny efekt, niezbyt ciekawy. No ale można w ten sposób się bawić. Ok, myślę, że to wyjaśnia dokładnie działanie tego paska. Polecam się na przyszłość, do zobaczenia, dziękuję za uwagę.